by was postawić na nogi, musicie zaopiekować majątkiem. Wykaż się rozsądkiem. Chciałbym, co chce życie osłabić. Nie o to samo chodzi. Wybacz, ale praca głowa. Ja ją uratuję. O, już mam umowę. Ludzie, będziecie świadkami. Na mój znak, bez namysłu powiecie tak. Tak? Tak. Ryszardzie, odpisz syropem. Albo krzyży postaw. Ja niżej podpisany wdowiec, za żoną biorę sobie Lukrecję, wielokrotną wdowę, i ustalamy wspólnotę majątku, według zdrowego rozsądku. Nie nabywając praw własności do dóbr doczesnych, litości zostałem oszukany. Amen! Odtąd jesteśmy mężem i żoną. I jak w umowie zaznaczono, twój skromny majątek przy świadkach staje się naszym wspólnym. Tak? Tak! Pani Lukrecja, dobra? Dobrze to nie wygląda. Trzeba tu posprzątać. Nie widziałeś może mojego kufelka? Nie, nie za to miotła opaska i ścierka. Właśnie. Yes.
ubrania są na górze, tylko nie zapomnij wybrać swoje. Dziękuję ci, dziecko, moje to słoneczko. Ale co to? Widzę smutek w twoich oczach. Macie córki, nazywają mnie Kopciuszkiem. Jesteś piękna i urocza. Te złośnice mówią co innego. To one są do niczego.
świeże rączki gotowe, zaprasza pannę na bal kostiumowy. Thank you.
Synu, panny nie wybrałeś? Dlaczego się zbraniasz? Ojcze, jakoś do żadnej panny nie mam przekonania. Jak to? Wszystkie są do niczego? Po prostu nie mają w sobie tego czegoś. Nuda. Jakieś nuda, szczęka ma być? Przykości czy chuda? Nie chodziłam tu raszczeń i gabaryty, ale o to, czym z niej walają, co mają w sobie kobiety. Może nie być urodziwa, byle by była urocza. Inteligentna, charakterna i niebogana. Spójrz, panie, na tę panienkę, co zajmie się na łące. W sobie mam dzień, a we włosach słońce. Suknia w kwiaty, na głowie kwiętny wianek. Przyprowadźcie im tę uroczą damę. Nie poznałbym jej, ależ się zmieniła. Babulenka to sprawiła, żeby tylko nie wysuczała. O panie, bardzo na to liczę, że nie zgadzisz, królewicze. Wprawdzie nie lubię narwańców, lecz się odmówię. Przekonam się w tańcu. Poruszyłaś wszystkie moje zmysły. Już mam na przyszłość fajne pomysły. Czy aby nie trzeba ci głowy schodzić? Mamo, tato, miłość się rodzi. Nie jesteś z tych, co z kwiatkami kwiatek skaczą? Nie, ale jesteś piękna. Chyba się rozpłaczę. Chłopaki nie płaczą. Muzyka, muzyka. Thank you.
się robi, Aniele? Za duża stópka. Co za pech! To masz stopę za małą o 2 numery. Jest! Wołajcie królewicza. Niech to ten zaszczyca. Coś to tak pięknie pachnie. Tu zalewajkę. Uwielbiam zalewajkę. Czy to ty zgubiłaś gość na balu? Tak! Całą noc płakałam z żalu. A ty znam to? Panie, przez ten zaraz serce mi wyskoczy. Ten głos. No już dajcie mi ten musik, ten pan posłuchaj. A gdzie kwiaty? Przecież tu były. One kazały mi wyrzucić. Tak ze mnie zabiły. Proszę budzić z powrotem wyścielić portami i wierzyć na stópkę tej damy. Nasz panie! No to Kopciuszek! Służąca! Chcesz mieć taką? Jest brudna i śmierdząca. Jestem Anielka. Być chyba swoje hula. Przypowiedziała mi to babula. O Pani, czy ty to ta patrylia? Tak, ja to ta patrylia. A czy to ten, w którym ja? Mogę się pocałować. Policzę? Po cichu na to liczę. Czymś najpierw paluszek. Przecież to ja nie tylko Kopciuszek! Ja też nie widzę poza mną. Szybko cię zasłaniam. Utyłam? Daję słowo. Więc jednak utyłam. Nie, jesteś bardzo zgrabna, moja miła. Gdyby ojciec Alijajki tu był. No właśnie, a co z nim? Spójrz, bardzo was trochę wyciekają. Nie dziwota, że wszystkie wszystkara się obawiają. O, jest i ojciec. Że pewnie żona go uwolniła. Ratuje swoją skórę, ale się wystraszyła. Ojcze mój drogi. Ojca ma dobre. Tato, poznamy jego narzeczonego. Panie, czy pan ma co z córkami? Pojmać te nieuczciwe kobiety, niech pracują jak krety. Mają będzie kraka na brzeguszkach, usypać kopiec Kopciuszka. Albo zdjęców. Nie zdjęców. Może na zwierzyńcu? No, przecież mówię, na zwierzyńcu. Na zwierzyńcu, kopiec Kopciuszka, na zwierzyńcu. Anielko, mam prośbę, wyjdziesz za mnie. Tato, to jest Klewicz, mój chłopiec. Jeśli pozwoli mi ojciec, tato pragnę być jego żoną. Popieram, skoro tak postanowiłam. Niech was pomogę słabo. Wybacz, ale nie mogę. Sam się ten teraz rozpłaczę, więc ci wybaczę. Już wszyscy tutaj szlochają. Tak wiele jest wzruszeń, gdy ludzie się kochają. Thank you.
szkole, ale debiutowali też na scenie uczniowie klas 5 B i 4 C. Zapraszam wszystkich chętnych od września na zajęcia teatralne do gabinetu 5 B. Dziękujemy bardzo.